Cześć! Witam Was na kanale MGSM.pl. Pamiętacie może, w połowie grudnia mniej więcej pokazywałem Wam filmik z mojego pierwszego spotkania z Xiaomi Mi Mix 3. Teraz mamy początek stycznia. Telefon już trafił do sprzedaży w Polsce. W wersji 6 plus 128 giga kosztuje 2699 zł. No i ja już mam egzemplarz testowy. Mam go dosłownie 2-3 dni, więc jeszcze na recenzję za wcześnie, ale postanowiłem nagrać krótki filmik stanowiący uzupełnienie tamtego. Dlaczego? Na naszym pierwszym spotkaniu z Mi Mix 3, zorganizowanym dzięki uprzejmości polskiego oddziału, mieliśmy niestety egzemplarze telefonów z rynku chińskiego. Nie było spolszczonego oprogramowania, nie wiedzieliśmy też wówczas jeszcze nawet jaka będzie cena, ani co będzie zawierał zestaw. No i teraz oczywiście te informacje spieszę Wam uzupełnić, a tamten film, o którym wspominam, macie podlinkowany na dole, możecie sobie też do niego sięgnąć. No a teraz krótko uzupełniamy. Jedziemy od początku, od zestawu zaczniemy. Zestaw, jak już zapewne zdążyliście zauważyć, praktycznie nie różni się od tego, który oglądaliśmy. No w zasadzie te akcesoria są podobne jak w tym zestawie z Chin. Oczywiście adapter jest nasz europejski, ale to nadal szybka ładowarka 12V 1,5A albo 2A przy niższym napięciu. No i jest też talerzyk do ładowania bezprzewodowego w standardzie QI i ładowanie 2A, czyli też dosyć szybkie. Nie ma w komplecie słuchawek, ale za to jest pokrowiec chroniący tył urządzenia. Tył wykonany jest z ceramiki, no ale mimo wszystko warto go chronić przed chociażby stłuczeniem w razie upadku. Pokrowiec naturalnie daje możliwość rozkładania slajdera, ale niestety odbiera trochę urody smartfonu. No jest też oczywiście cała makulatorka, igła do otwierania gniazda, no ale to są oczywiste składniki zestawu. Jeżeli chodzi o oprogramowanie, to mamy tutaj MIUI wersji 10 i Androida 9 jako bazę. No i pewnie będziecie pytali o stan zabezpieczeń. Ostatnia aktualizacja z początku listopada. Na tą chwilę. Oczywiście pewnie niedługo będzie kolejny update i kolejne zabezpieczenia przyjdą. Ale póki co mamy to, co mamy. Co mi się podoba niezmiennie, to, że Xiaomi nie zaśmieca interfejsu pierdółkami, jakimiś super zbędnymi aplikacjami. Okej, trochę tu dołożyli, bo poza tym swoim standardowym, znanym już z wcześniejszych modeli, zestawem narzędzi, tam typu nagrywanie ekranu, aplikacje do konserwacji systemu, czy skaner wizytówek, kodów QR, mamy też dołożone kilka apek w postaci chociażby Facebooka, czy Amazona, czy AliExpress, ale to można sobie odinstalować jednym ruchem palca, daje się to usunąć. Można również usunąć te aplikacje dokładane od Xiaomi, nazwijmy to takie robocze, chociażby narzędzia do zgłaszania opinii czy skrót do społeczności MIUI, to też można wywalić, jeżeli tego nie chcemy. Ale takich ewidentnych śmieci tu w softie na szczęście nie ma. Nie znajdziemy tutaj też zbyt wielu udziwnień. Owszem, są rzeczy, które znamy już z wcześniejszych modeli, jak chociażby nawigacja po interfejsie za pomocą gestów, którą osobiście dosyć już polubiłem. Jest też kilka dodatków w oprogramowaniu związanych właśnie ze slajderem, no i z tym dodatkowym klawiszem na boku. No już teraz mogę Wam powiedzieć, że slajder, poza tym, że po rozłożeniu możemy sobie od razu robić selfie, możemy przestawić tak, żeby po prostu nic się nie działo, albo żeby uruchamiała się jakaś wybrana przez nas aplikacja, albo taki fajny pakiet skrótów. A no jeszcze jest coś. Otwieraniu slajdera mogą towarzyszyć też dźwięki. Oczywiście dźwięki można też całkowicie wyłączyć, by slajder otwierał się po cichu. Nie wiem, czy zauważyliście, pewnie tak. W trakcie filmu przewija się interfejs związany ze slajderem, z mechanizmem rozsuwanej obudowy. No i cóż? No i nie został on przetłumaczony na polski. Wciąż jest niestety po angielsku, no, zawsze to lepiej niż po chińsku. Niemniej liczę, że producent poprawi ten błąd przy kolejnej aktualizacji i już cały interfejs będzie po polsku, bo w zasadzie poza tym jednym większych wpadek w interfejsie jak dotąd nie zauważyłem. Jeżeli chodzi o ten dodatkowy klawisz na boku budowy, to jego ustawienia trochę ukryto, bo znajdziemy je w dodatkowych ustawieniach, a później musimy przejść do skrótów, gestów i przycisków i dopiero mamy przycisk sztucznej inteligencji. Tak go nazwano, ale tak naprawdę, co tu inteligentnego? Praktyczne, to tak.
Przycisk standardowo może uruchamiać asystenta Google, ale możemy zmienić jego działanie. Przewidziano możliwość przypisania osobnych dwóch różnych działań tego przycisku dla pojedynczego naciśnięcia z przytrzymaniem oraz do dwukliku do dwukrotnego szybkiego naciśnięcia. I mamy tutaj do wyboru kilka opcji. Poza uruchomieniem asystenta Google możemy włączać wyszukiwarkę Google, otwierać, uruchamiać aplikację aparatu albo głównego, albo przedniego. Możemy otworzyć ostatnio używaną i zamkniętą aplikację. Możemy włączyć latarkę, włączyć tryb czytania, czyli ochrony wzroku. No i możemy w ogóle wyłączyć to działanie, żeby ten przycisk nie działał. Także całkiem to jest użyteczne. No, można by było jeszcze trochę poszerzyć tą listę, chociażby o możliwość uruchamiania dowolnej aplikacji, tak jak to ma miejsce w przypadku slidera. No ale najwyraźniej nie można mieć wszystkiego. Część z tych funkcji już widzieliśmy w tym oprogramowaniu chińskim, no ale tam mechaniczne tłumaczenie niewiele mi pomogło. Wielu z tych krzaczków po prostu nie rozumiałem. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o naszego rozsuwanego pięknisia. Oczywiście na tyle na razie. Na pełną recenzję zaproszę Was już niebawem, za około 2 tygodnie mniej więcej. Na razie pierwsze wrażenia z użytkowania telefonu jak najbardziej pozytywne, tyle że no cały czas boję się o ten slider, w kółko się nim bawię. No taka fajna zabawka, dawno slidera w ręku żadnego nie mieliśmy. No zawsze to jakaś fajna odmiana. No i przyznam, że najpierw muszę trochę ochłonąć, bo ten telefon jest jednak inny. To jest coś innego niż cała ta masa różnych podobnych do siebie smartfonów na rynku. No ale oczywiście pewne mankamenty podejrzewam też tu wyjdą, ale o tym wszystkim opowiem Wam za jakiś czas w pełnej recenzji. A tymczasem dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnych filmach, do zobaczenia w tygodniówce, trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć.